Dzisiejszy wykład będzie poświęcony idei demokracji empatycznej, którą będę starała się wyprowadzić z pism Janusza Korczaka, pedagoga, filozofa kultury. Podjęcie tego tematu z mojej strony nie jest przypadkowe. Mam wrażenie, że dziś w związku z różnymi trudnościami, z którymi zmagają się demokracje w skali zarówno lokalnej, jak i globalnej, temat demokracji wymaga podjęcia i myślenie o demokracji wymaga pewnego odświeżenia. Podobny kryzys dotyczy także pojęcia empatii, różnego rodzaju napięcia społeczne, polaryzacje, debaty publicznej pokazują, że mamy problem z empatią i dlatego dziś chciałabym mówić o zarówno demokracji, jak i empatii, ale w taki sposób, żeby po raz kolejny postarać się na nowo zrozumieć te kategorie i w jakiś sposób wprowadzić je do naszej refleksji społecznej i politycznej. Chciałabym dziś Państwu pokazać, że myśl Korczaka jest myślą niezwykle aktualną. Ona była aktualna w czasach, kiedy Korczak żył i pracował, ale jest też aktualna dzisiaj. Natomiast problem z przywoływaniem tej myśli polega na tym, że ona bardzo często w różnego rodzaju opiniach społecznych jest myślą niezwykle strywializowaną i skonwencjonalizowaną. O Korczaku myśli się często w sposób bardzo trywialny. Jako pedagogu, jako wychowawcy dzieci, rzadko myśli się o Korczaku jako filozofie i filozofie kultury. I w takim ujęciu chciałabym dzisiaj Państwu go przedstawić. Kłopot z interpretacją Korczaka polega też na tym, że jego myśl jest traktowana bardzo wybiórczo. Dzisiaj w różnego rodzaju tendencjach edukacyjnych znajdą Państwo wiele odwołań do Korczaka. Próbuje się z pism Korczaka wyprowadzić takie kategorie jak kategoria sprawczości dziecięcej, kategoria partycypacji dziecięcej. Częste są powołania na Korczaka jako twórcy idei demokratycznego wychowania. Natomiast ja chciałabym Państwu pokazać Korczaka jako myśliciela, który w niezwykle wnikliwy i głęboki sposób analizuje kulturę mu współczesną i który dziś również nadaje się do tego, żeby zdiagnozować nam to, co dziś nas otacza. Projekt demokracji empatycznej, który chciałabym Państwu przedstawić, de facto nie jest projektem samego Korczaka w tym sensie, że demokracja empatyczna to nie jest kategoria, która się w ogóle pojawia w jego pismach. Natomiast wydaje mi się, że istnieją twarde przesłanki ku temu, żeby taką koncepcję mu przypisać, o ile tylko zwrócimy uwagę na cztery postulaty, które pojawiają się bardzo mocno u Korczaka i które mogą być podstawą do myślenia o czymś takim jak demokracja empatyczna. Te cztery postulaty to: po pierwsze, wzmacnianie najsłabszych, po drugie, prawo do teraźniejszości, po trzecie, nacisk na dialog w sytuacji różnorodności, którą można uznać za podstawową wartość życia społecznego i politycznego, a po czwarte, postulatem korczakowskim jest nacisk na pracę na rzecz innych i otwarcie się na świat publiczny jako podstawowe warunki samowychowania. I o tych czterech postulatach chciałabym Państwu opowiedzieć, starawszy się w sposób bardzo empatyczny pochylić się nad pismami Korczaka, zarówno żeby dostrzec w nich pewne niepowtarzalne doświadczenie biograficzne, ale także żeby pokazać Państwu, jak ta myśl jest bardzo mocno osadzona w pewnej historii, z którą Korczak miał do czynienia. Zacznę, proszę Państwa, od postulatu ochrony najsłabszych. I tu chciałam się powołać na książkę, którą Korczak wydaje w 1919 roku, książkę pod tytułem Jak kochać dziecko. Ten moment historyczny, w którym ta książka powstaje, nie jest przypadkowy, ponieważ ona zostaje opublikowana zaraz po odzyskaniu niepodległości. Książka ta dotyczy kochania dzieci, sztuki mądrego kochania dzieci i w związku z tym my dziś mamy skłonność do tego, żeby interpretować ją jako rodzaj pewnego poradnika dla rodziców i dla opiekunów, zakładając, że to jest książka do prywatnego użytku i że ona będzie zawierać pewnego rodzaju instrukcje wychowawcze, z którymi powinni zapoznać się rodzice, opiekunowie, nauczyciele, żeby pracować z dziećmi.
Tymczasem Korczak myślał o tym dziele w zupełnie inny sposób i tutaj data jej wydania nie pozostaje bez znaczenia. Korczak uważał, że sztuka dobrego kochania dzieci powinna stać się tematem społecznym i powinna stać się tematem politycznym. Co więcej, książka ta nie jest żadnym poradnikiem, ona nie zawiera żadnych gotowych instrukcji, przepisów na temat tego, w jaki sposób powinniśmy wychować dziecko. Właściwie cała ta książka stanowi zbiór pytań, obserwacji, spostrzeżeń, które raczej mają wyprowadzić czytelnika z wszystkich jego dotychczasowo wyznawanych stereotypów, mają odświeżyć jego sposób patrzenia, mają go sprowokować do zadania sobie pewnych ważnych pytań na temat wychowania jako takiego. I choć Korczak w tekście Jak kochać dziecko nie posługuje się ani razu kategorią empatii, można powiedzieć, że cały ten wywód jest poświęcony temu, w jaki sposób obudzić w czytelniku empatię, zmusić go do przyjęcia różnych punktów widzenia, także punktów widzenia różnych dzieci. Korczak, traktując swoją książkę jako sztukę budzenia w innych empatii, przyjmuje tutaj, że empatia nie jest jakimś odruchem uczucia, współodczuwania, ale to jest taki rodzaj sztuki rozumienia innych ludzi, który polega na tym, że zrywamy z własnymi nawykami, działaniami, skrótami myślowymi, z tym wszystkim, co Korczak nazywa pętami szablonu, i staramy się zredefiniować nasze podstawowe wyobrażenia na temat tego, kim jesteśmy, jakie mamy prawo do tego, żeby wychowywać innych i w jaki sposób de facto powinniśmy to robić. I w tekście Jak kochać dziecko pojawia się po raz pierwszy bardzo ciekawa kategoria, mianowicie kategoria narodu małorosłego lub ludu małorosłego. Za pomocą tej kategorii Korczak odnosi się do dzieci. I teraz chciałam Państwu pokazać, że użycie tej kategorii, ono nie jest przypadkowe. To znaczy, po pierwsze, kategoria ludu i narodu w piśmiennictwie XIX-wiecznym, które Korczak ma bardzo dobrze uwewnętrznione, to kategorie, które zasadniczo mają pokazać konieczność emancypacji czy wyzwolenia pewnych grup, czy to grup etnicznych, czy to grup narodowych, czy to grup klasowych. Krótko mówiąc, mówienie o ludzie i narodzie w czasach Korczaka i w czasach, które go poprzedzają, bardzo mocno uruchamia dyskurs emancypacji społecznej. I teraz, mówiąc o dzieciach jako ludzie, Korczak chce zasugerować, że dziecko nie jest pojedynczą jednostką. Ona tworzy pewną społeczność, o której prawach i potrzebach my jako ludzie dorośli powinniśmy pomyśleć. Dziecko nie jest jednostką, która jest poddana władzy rodziny. Dziecko nie jest jednostką, która jest poddana władzy państwa. Dziecko jest zbiorowością i o jej potrzebach i interesach powinniśmy podjąć namysł. Tak stawia tą kwestię Korczak. W książce tej Korczak pisze o tym, że dziecko jako lud jeszcze nie przemówiło. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważny temat, ponieważ Korczak tutaj dopomina się o postulat bardzo ważny dla budowanego w nowożytności światopoglądu liberalnego, zgodnie z którym każda społeczność, każda jednostka ma prawo głosu. Oczywiście w drugiej połowie XX wieku to, że różne grupy społeczne powinny być wysłuchiwane, stało się właściwie podstawowym postulatem życia politycznego demokracji liberalnej. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Korczak stawia tą tezę u progu XX wieku, jeszcze przed II wojną światową, która właśnie jako wydarzenie historyczne pokazała nam, że myślenie o demokracji jako reprezentacji różnych głosów jest niezwykle istotne. I teraz, proszę Państwa, warto się zastanowić już w tym punkcie, co dla Korczaka oznacza emancypacja czy wyzwolenie dzieciństwa. My dziś, gdy słyszymy o wyzwalaniu dzieciństwa, mamy od razu skojarzenie z nakłanianiem nas, innych, do wychowania permisywnego, to znaczy wychowania pozbawionego wszelkich reguł czy dyscypliny, wychowania, które polega na tym, że dziecko ma odnaleźć swoje autentyczne własne ja, niejako z dala od konwencji społecznych. To jest oczywiście sposób myślenia, który nie jest tylko i wyłącznie współczesny, on się wywodzi od Rousseau, natomiast tutaj już w tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że Korczak w ten sposób o wychowaniu nie myślał. Dla Korczaka pewne reguły społeczne i polityczne, pewna autodyscyplina, do której
wprowadzane jest dziecko, to są kwestie niezwykle podstawowe dla jego projektu demokracji empatycznej, będę jeszcze o tym mówić. I teraz mówiąc o emancypacji dzieciństwa, Korczak ma na myśli nie emancypację jako jakiś spontaniczny zryw wolnościowy, ma on na myśli to, że emancypacja powinna być długotrwałym, bardzo systematycznym, przemyślanym projektem, obliczonym na wiele, wiele lat wspólnej pracy, pracy zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Korczak upomina się o emancypację dziecka nie tylko z tego względu, że los dzieci leży mu bardzo mocno na sercu. On się upomina o prawa dziecka z tego względu, że uważa, że dziecko we współczesnym mu świecie jest podmiotem najsłabszym, wymagającym nie tylko ochrony, nie tylko troski, ale przede wszystkim wzmacniania. I teraz w Jak kochać dziecko pojawia się bardzo ciekawe sformułowanie. Pozwolę się tu posłużyć cytatem, bo wydaje mi się, że on pozwoli nam bardzo ciekawie myśl Korczaka zinterpretować. Korczak porównuje emancypację dzieci do emancypacji kobiet i pisze: w naszych oczach wyłoniła się kobieta człowiek, przez wieki ulegała przemocą narzuconej roli, tworzyła typ urobiony przez samowolę i egoizm mężczyzn, który nie chciał widzieć wśród ludzi kobiety pracownicy, jak nie widzi jeszcze dziecka pracownika. To, że proszę Państwa, tutaj emancypacja dziecka jest porównywana do emancypacji kobiet, jakby mieści się w tym, co już wcześniej mówiłam. Natomiast to, na co chciałam Państwu szczególną zwrócić tutaj uwagę, to jest ta figura dziecka pracownika. Ponieważ dziecko pracownik, jakkolwiek dziwnie by nam to dzisiaj nie brzmiało, to u Korczaka figura pozytywna. Nie będę tutaj rozwijać kwestii korczakowskiej filozofii pracy. Wiemy, że Korczak bardzo dużo czytał tekstów Stanisława Brzozowskiego, który właśnie tą filozofię pracy bardzo mocno na gruncie polskim rozwijał. To, co dla mnie jest ważne i dla całego tego wykładu, to myśl, że praca u Korczaka jest podstawą budowania ludzkiej godności, twórczości i sprawczości. I teraz ta figura dziecka nas dziś zaskakuje z tego względu, że obecnie mamy skłonność do myślenia, że dzieci to są takie byty społeczne, które przede wszystkim powinny się bawić albo się uczyć, a najlepiej powinny się uczyć przez zabawę. One w jakiś sposób są wykluczane z pracy zarobkowej i co więcej, uznaje się, że praca zarobkowa, do której dzieci są zmuszane, jest po prostu niezgodna z prawem. Natomiast pisząc o dziecku pracowniku, Korczak nie ma tu na myśli pracy zarobkowej. On kategorię pracy rozumie znacznie szerszy sposób. Zasadniczo on uważa, że dzieci pracują podobnie jak pracują dorośli, ponieważ one cały czas się uczą, cały czas doświadczają świata i wykonują pełen wysiłku, trud, żeby ten świat zrozumieć, poznać i w jaki sposób w tym świecie się poruszać. I dzieci według Korczaka pracują bardzo ciężko, choć za tą pracę nie dostają jakiegokolwiek wynagrodzenia, ponieważ Korczak dopomina się w swoim myśleniu o to, żebyśmy pracę nie traktowali w sposób merkantylny. To nie jest tak, że tylko ten, kto dostaje wynagrodzenie, pracuje. Pracują wszyscy dorośli, niezależnie od tego, czy dostają za swoje wysiłki jakiekolwiek pieniądze, czy też nie. I takim pracownikiem jest dziecko. I teraz demokracja empatyczna, jeżeli ten projekt chcemy przypisać Korczakowi, to taki projekt, w którym każdej osobie, niezależnie od jej wieku, płci, zawodu, produktywności, czy też braku tej produktywności, zobaczyć można osobę, która może pracować na rzecz innych i siebie. I w związku z tym osobę, która jakoś rozważa i tworzy własne warunki życia. Drugim takim postulatem związanym z demokracją empatyczną w rozumieniu Korczaka, który chciałabym tutaj rozwinąć, to jest postulat prawa do teraźniejszości. To rozpoznanie Korczaka, że współczesne mu dziecko nie ma prawa do teraz, nie ma prawa do dziś, jest bardzo mocno skierowane przeciwko oświeceniowej koncepcji dzieciństwa. Zaraz Państwu o niej nieco opowiem, ale to jest rozpoznanie, które wydaje mi się jest niezmiernie dzisiaj aktualne. To znaczy można powiedzieć, że nasze współczesne dzieci bardzo często są w znacznie większym stopniu pozbawione prawa do teraźniejszości, do decydowania o sobie tu i teraz, niż te dzieci, z którymi miał styczność Korczak. I zacznę teraz od krótkiego kontekstu historycznego, związanego z czasami poprzedzającymi Korczaka. Mianowicie czasami oświecenia, które bardzo mocno wpłynęło na dalszy rozwój pedagogiki, tej pedagogiki, której między innymi uczył się sam Korczak. Oświecenie, zwłaszcza francuskie,
bo jak dobrze wiemy, jakby w kontekście niemieckim i angielskim ono wyglądało nieco inaczej, nie będę tu się tym zajmować, bo to jest szerszy problem, nie dotyczący bezpośrednio mojego wykładu. Oświecenie, zwłaszcza francuskie, to jest przede wszystkim wiara w postęp. W to, że można stworzyć racjonalne społeczeństwo i racjonalne państwo oparte na sprawiedliwych zasadach, które będą uwzględniać potrzeby każdego człowieka. Oświecenie upomina się bardzo mocno o zerwanie z tradycją i w związku z tym bardzo intensywnie zaczyna zastanawiać się nad dzieciństwem i wychowaniem. Tematy wychowania podejmą tacy filozofowie jak John Locke, podejmie przede wszystkim Jean-Jacques Rousseau. I ci filozofowie zasadniczo w dziecku będą upatrywać pewną szansę dla przyszłego społeczeństwa i przyszłego państwa. Będą zakładali, że dziecko jest taką naturalną istotą, która w związku z tym, że jest naturalna, jest jeszcze nieskażona błędami poprzednich tradycji, poprzedniej cywilizacji, poprzedniej kultury. I w związku z tym, że dziecko jest naturalne, można je wychować według pewnych nowych, racjonalnych, słusznych zasad, dzięki czemu to przyszłe społeczeństwo oparte na nowo wychowywanych ludziach będzie społeczeństwem bardziej racjonalnym i bardziej sprawiedliwym. Oczywiście te oświeceniowe koncepcje dzieciństwa i wszyscy pedagodzy myśli oświeceniowej wikłają się w pewnego rodzaju napięcie. To znaczy oni z jednej strony dopominają się o to, żeby dziecko poznać. Można powiedzieć, że to jest epoka, która odkrywa dzieciństwo. Odkrywa to, że dziecko jest jakimś samoistnym bytem, które posiada potrzeby niesprowadzalne do potrzeb ludzi dorosłych. Dzieciństwo to okres, który posiada pewną szczególną wrażliwość, a interesy dziecka nie zawsze pokrywają się z interesami osób już społecznie i biologicznie dojrzałych. Ale odkrywając to dziecko, pedagogika oświeceniowa bardzo mocno podkreśla to, że odkrywa je po to, żeby przede wszystkim je chronić, ale także kontrolować, administrować w jakiś sposób dzieciństwem, ponieważ to dzieciństwo, zbadanie go ma służyć temu, żeby w oparciu o nie, w oparciu o dobre wychowanie dzieci, stworzyć lepszy społeczny i politycznie świat. I rzecz jasna to powoduje, że samo dzieciństwo i sama pedagogika w myśli oświeceniowej zostaje dość mocno zinstrumentalizowana. Ona jest podporządkowana pewnym celom przyszłym i w związku z tym dziecku zaczyna być odbierane, przynajmniej według Janusza Korczaka, prawo do teraźniejszości, to znaczy prawo do tego, żeby być tu i teraz tym, kim obecnie, aktualnie jestem. Oczywiście, proszę Państwa, jak mówimy o historii kulturowej dzieciństwa, o tym, jak dzieciństwo było pojmowane w czasach oświecenia, jak ono było pojmowane w czasach Korczaka, dokonujemy pewnego radykalnego skrótu myślowego. My dziś mamy dużą łatwość do tego, żeby mówić o dziecku w ogóle, dzieciństwie w ogóle, natomiast trzeba pamiętać, że przez wiele wieków dzieciństwo rozumiane było radykalnie inaczej i to dzisiejsze rozumienie, które mówi, że każde dziecko bez względu na pochodzenie społeczne zasługuje na społeczną i prawną ochronę, to rozumienie współczesne było z punktu widzenia wieków dawnych zupełnie nie oczywiste. Dzieciństwo właśnie takie chronione, otoczone opieką, troską, to było dzieciństwo będące pewnego rodzaju przywilejem społecznym. Zresztą tym przywilejem społecznym jest do dziś. Można powiedzieć, że w wielu rejonach naszego globu prawa dzieci są prawami radykalnie zaniedbywanymi. Pamiętajmy, że jeszcze w wieku XIX prawa dziecka nie były respektowane nawet na poziomie najbardziej elementarnym. Wiek XIX to na pewno Państwo doskonale wiedzą wiek industrializacji, ale też wiek masowego wykorzystywania dzieci do pracy fabrycznej. Jeżeli uświadomimy sobie, że w Wielkiej Brytanii dopiero w XIX wieku pojawiło się prawo, które mówiło o tym, że dzieci w przedziale wiekowym od 9 do 16 roku życia mogą pracować nie więcej niż 16 godzin dziennie, to uświadomimy sobie, jak daleko jesteśmy od epoki, z której wyrastał Korczak. Co więcej, proszę Państwa, nawet krytycy ówczesnego traktowania dzieci i ówczesnych stosunków pracy
uważają, że dziecko 9-letnie zasadniczo może pracować. Taką myśl znajdą Państwo chociażby w głośnej książce Engelsa dotyczącej położenia klasy robotniczej w Anglii, w której Engels pisze, że dziecko 9-letnie, uwaga, tutaj jest początek cytatu, może wytrzymać 6,5-godzinną pracę dziennie, nie ponosząc widocznej i wyraźnie z pracy wynikającej szkody. Pamiętajmy, że jeszcze w czasach Korczaka, w czasach Polski międzywojennej, dzieci bardzo często pracowały. Dzieci pracowały zarówno na wsiach, jak i miastach. Zwłaszcza dzieci wiejskie bardzo często przebywały w szkole, i to szkole zaledwie kilkuklasowej, właściwie tylko w tych okresach, kiedy były zwalniane z pracy w polu, kiedy w tym polu nie było jakiejś czynności na bieżąco do wykonania. Zresztą obowiązek szkolny w międzywojennej Polsce bardzo często nie był respektowany, w związku z tym, że wiele rodzin nie mogło sobie pozwolić na to, żeby dziecko zostało zwolnione z pracy, którą wykonuje się w domu, chociażby przy bądź domowym gospodarstwie, bądź przy domowym warsztacie. Albo też wiele rodzin nie było stać na to, żeby wyposażyć dziecko w stosowne przybory, żeby ono do tej szkoły mogło pójść i po prostu się w niej spokojnie uczyć. I Korczak dzięki własnej pracy społecznej doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że bycie dzieckiem to nie mieszczenie się w pewnym przedziale wiekowym, i że dzieciństwo może być społecznym przywilejem. Widać to świetnie w jego powieściach, między innymi w takiej powieści Jośki, Mośki i Srule, którą Korczak opublikował w 1922 roku. Pisze tam o chłopcach żydowskich z kolonii, na które jeździł jako wychowawca, z kolonii, które było organizowane przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. I Korczak, pisząc o tychże chłopcach, wspomina ich jako osoby, które w wieku 13 lat tracą prawo do kolonii i prawo do wakacji finansowanych przez to towarzystwo, i którzy często wspominają o tym z dumą, mówiąc, że właśnie od 13 roku życia będą mogli już pomagać ojcu przy domowym warsztacie. Podkreślam jakby ten fakt szczególnie, ponieważ cały czas mówimy tu o dziecku, dzieciństwie, a tymczasem w czasach Korczaka wcale nie jest oczywiste to, kim jest dziecko i w ogóle czy istnieje coś takiego jak uniwersalne doświadczenie bycia dzieckiem. No, trzeba też pamiętać, że chociażby sformułowanie praw dziecka jako praw uniwersalnych, czyli takich praw, które powinny objąć każde dziecko, to jest dopiero 1923 rok, a potem 1959, a powszechna ratyfikacja praw dziecka w różnych częściach chociażby Europy nastąpiła znacznie później, w Polsce dopiero w 1991 roku. Krótko mówiąc, gdy Korczak tytułuje własne dzieło tytułem Jak kochać dziecko, ma na myśli nieco mniej oczywistą kategorię dzieciństwa niż ta, którą posługujemy się dzisiaj. Ta kategoria dziecka w czasach Korczaka, ona się cały czas kształtuje, jest raczej problemem filozoficznym niż jakimś uznanym pojęciem prawnym. Ale niezależnie od tych wszystkich kłopotów z interpretacją tego pojęcia w czasach Korczaka, autor ten bardzo mocno dopomina się o prawie dziecka do teraźniejszości. To znaczy wyraźnie zakłada, że ówczesne dyskursy wychowawcze, praktyki wychowawcze, instytucje, które zajmują się wychowaniem, odmawiają dziecku prawa do teraźniejszości. To znaczy stawiają go w roli zakładnika własnej wizji przyszłości, do której dziecko musi się tak, a nie inaczej przystosować. Korczak bardzo mocno podkreśla to, że dziecko nie tyle będzie przyszłym obywatelem czy przyszłym człowiekiem, tylko dziecko już jest człowiekiem, już jest osobą i w związku z tym nie powinno być ono instrumentalizowane do jakichś celów społecznych i politycznych, które będą realizowane dopiero w przyszłości. Ten temat, wydaje mi się, jest dziś niezmiernie aktualny, ponieważ we wszelkich systemach, zarówno formalnej, jak i nieformalnej edukacji dziś, i to mimo bardzo licznych zmian, które dokonywały się właśnie przez cały wiek XX i początek wieku XXI, cały czas społecznie jest dominujący taki model myślenia o dziecku, jako o istocie, którą trzeba zbudować, trzeba uformować. Szkoła współczesna różnych szczebli, zarówno publiczna, jak i niepubliczna, myśli cały czas o dziecku w kontekście jego przyszłości. Dziecko jako przyszły człowiek to także ważny temat w współczesnym życiu rodzinnym.
różne instytucje wychowawcze, komercyjne, niekomercyjne, publiczne, niepubliczne i wszystkie podmioty odpowiedzialne za rozwój dziecka i jego wychowanie na czele z rodziną, najczęściej definiują swoje zadanie wychowawcze jako przygotowanie dziecka do przyszłego życia, to znaczy wyposażenie dziecka w pewne kompetencje, w pewne informacje, nawyki, które pozwolą mu w przyszłości skutecznie działać w rzeczywistości społecznej i politycznej. I ten sposób myślenia o dziecku jako przyszłym bycie ma właśnie rodowód oświeceniowy. I ten paradygmat oświeceniowego traktowania dzieciństwa jest też także obecny we wszelkich reformach, które ostatnio przeżywała nasza edukacja. Niezależnie od tego, czy dana reforma edukacji kładzie nacisk na to, żeby wychowywać dziecko w duchu indywidualistycznym, liberalnym, czy kolektywistycznym, czy republikańskim, czy w wąskim sensie narodowym, ona za każdym razem jest oparta na pomyśle, że szkoła musi ukształtować dziecko zgodnie z takim modelem, jaki uznajemy za właściwy na przyszłość. Na przyszłość zarówno jednostki, jak i państwa. I temu właśnie myśleniu w swoich pismach próbował dać wyraźny odpór Korczak. Korczak zdawał sobie sprawę z tego, że dzieci, którym zabierane jest prawo do teraźniejszości, dzieci, które są cały czas wychowane i formowane stosownie do pewnych wyobrażeń dorosłych na temat tego, kim one powinny się stać, po prostu cierpią. I to cierpienie dziecka przypisywał nie tylko dzieciom z warstw, które dziś byśmy określili jako nieuprzywilejowane. On to cierpienie dzieci widział też w rodzinach, które wydawałoby się zapewniały wszelkie warunki dla właściwego rozwoju dzieciństwa. W rodzinach chociażby mieszczańskich, które no, posiadały odpowiedni kapitał ekonomiczny, żeby dziecko właściwie wykształcić i które o to dziecko starało się bardzo troszczyć i właściwie się nim opiekować. Temu wychowaniu właśnie mieszczańskiemu, które nie tylko nie daje dziecku prawa do dziś, ale także zamyka go w pewnych kloszach, bądź szkoły, bądź wąsko rozumianego domu, powodowało według Korczaka to, że współczesne mu dziecko, zwłaszcza to dziecko mieszczańskie, jest właściwie wykluczane z życia obywatelskiego. Ono jest tylko i wyłącznie kontrolowane i chronione. I mówiąc o dziecku jako obywatelu, bo taka fraza też pojawia się w Jak kochać dziecko, Korczak miał na myśli to, że dziecko jako obywatel już teraz, a nie kiedyś, ma prawo do uczestnictwa w życiu publicznym, ma prawo do uczestnictwa w sporach, które dzielą dorosłych, w dylematach, które ich nurkują, napięciach, wartościach, które ludzie dorośli starają się pielęgnować. Ten temat wykluczenia dziecka ze świata społecznego i politycznego jest rzecz jasna aktualny dziś. Można powiedzieć, że współczesne dzieci gros swoich doświadczeń czerpią z domu, ze szkoły i z nowych mediów. Mają mało stosunkowo czasu i przestrzeni, żeby samodzielnie eksplorować życie społeczne, inaczej niż przez pewien oddelegowany przez społeczeństwo personel, który ma do tego świata społecznego jakoś wprowadzać, prawda? Personel w postaci edukatorów, animatorów działających w instytucjach edukacji publicznej, personel w postaci nauczycieli, ale także rodziców, którym państwo powierza opiekę nad dzieckiem itd. itd. Właściwie wszelkie przedsięwzięcia, które można by potraktować jakąś alternatywę dla wychowania w ramach szkoły i domu, przedsięwzięcia, które dzieją się w różnych instytucjach kultury i które uważam za bardzo wartościowe, bardzo często są inicjatywami, które są postrzegane jako uzupełnienie szkolnej lub domowej edukacji, to znaczy dostarczenie dziecku pewnego kapitału kulturowego, które spowoduje, że to dziecko no właśnie będzie miało lepszy przyszły start, będzie lepiej uposażone na przyszłość. To prawo do teraźniejszości, o którym upomina się Korczak, ono ma być w jego rozumieniu fundamentem empatii. I teraz empatia w rozumieniu korczakowskim, tak jak ja ją rozumiem, opiera się na tym, żeby każdy posiadał prawo do tego, żeby być rozumianym i być usłyszanym przez innych, ale taki, jaki właśnie jest teraz.
Empatia u Korczaka, jeszcze raz to podkreślę, ona nie polega na odruchu serca, jakimś spontanicznym uczuciu, współczuciu. Ona się raczej opiera na szacunku wobec osoby. I ta kategoria szacunku, ona jest fundamentalna dla Korczaka, rozwijana przez niego w innych jego pismach. A szacunek u Korczaka to jest taka wartość, która właśnie nie wymaga współodczuwania, roztopienia się w jakimś innym człowieku, w jego doświadczeniu, współodczuwania z nim. Zwłaszcza, że Korczak jest bardzo czuły na to, że często współczucie, nasza serdeczność wobec innych może pociągać za sobą postawę protekcjonalną. Jeżeli komuś współczujemy, jeżeli litujemy się nad nim, to znaczy, że mamy się za czasami lepszych od niego. W jakiś sposób zakładamy, że sytuacja osoby, której współczujemy, jest sytuacją gorszą i trzeba się nad tym człowiekiem pochylić, a nie do niego dorosnąć. Korczak bardzo mocno podkreśla to, że dorosły powinien nie tyle pochylać się nad dzieckiem, także dzieckiem ze środowisk nieuprzywilejowanych, z którymi to środowiskami Korczak pracował w największym możliwym stopniu, ale właśnie dorosły powinien do dziecka dorosnąć. Dorosnąć do tego, żeby zobaczyć jego doświadczenie, w jaki sposób usłyszeć i dorosnąć do tego, żeby dziecko uszanować. I ta empatia jako postawa szacunku polegająca na słuchaniu i rozumieniu nigdy według Korczaka nie może podlegać instrumentalizacji, to znaczy nie możemy potraktować empatii i szacunku wobec kogoś innego jako środka do jakichś innych celów, czy to będzie budowa przyszłego lepszego świata, czy cokolwiek innego. I teraz, proszę Państwa, demokracja empatyczna jako pewien projekt zarysowany przez Korczaka, jeszcze raz to podkreślę, nie jest podporządkowana administrowaniu daną społecznością zgodnie z wyznaczonymi jej na przyszłość celami. Demokracja empatyczna, jeżeli taki projekt chcemy przypisać Korczakowi, to forma uprawiania wzajemnego szacunku. I ten wzajemny szacunek opiera się na prawie każdego człowieka do czegoś innego niż narzucony mu społecznie i politycznie kierunek jego rozwoju. No, dzisiejszą fetyszyzację kategorii rozwoju widzimy dość często i ta fetyszyzacja ma jeszcze rodowód oświeceniowy. No, widać to świetnie w różnego rodzaju dyskusjach publicznych, w których łatwo mówi się o postawach progresywnych lub konserwatywnych. Mówi się o poglądach wstecznych lub postępowych, za każdym razem zakładając, że poglądy można jakoś uszeregować na jednej linii i można je podporządkować jakiemuś ideałowi postępu, do którego cała ludzkość powinna zmierzać. Rozwój zawsze zakłada jakąś teleologię, jakiś cel, który jest wpisywany w człowieka i w jaki sposób mu narzucany. Z tym teleologicznym myśleniem oświeceniowym Korczak bardzo radykalnie zrywa. Jednym z postulatów filozofii Korczaka, przejdę teraz już do trzeciego postulatu, postulatu dialogu, jest powrót właśnie do empatii jako szacunku we wspólnej rozmowie. Dziś taki postulat oczywiście brzmi mgliście, brzmi ogólnikowo, często brzmi utopistycznie. Kategoria dialogu i rozmowy, która w ogóle była bardzo mocno rozwijana w dwudziestowiecznej chociażby filozofii, została bardzo mocno dziś strywializowana. Podobnie zresztą jak kategoria partycypacji. Wszystkie te kategorie są często już postrzegane przez nas jako słowa liczmane, które niewiele znaczą i słowa, za pomocą których próbuje się legitymizować różne inicjatywy polityczne, społeczne, które de facto nie zawsze dialogowi i partycypacji służą. Gdy jednak wezmą Państwo do rąk tekst Korczaka, drugi tekst, który chciałabym z Państwem mówić, Prawo dziecka do szacunku, zobaczą Państwo, że ten tekst, on właśnie dotyczy empatii, ale bardzo szeroko rozumianej. On nie dotyczy ani dziecka, ani jego praw, ani nawet idei rozmowy. Ten tekst, co zaskakujące, jest tekstem głęboko filozoficznym, w którym Korczak dokonuje bardzo radykalnej diagnozy swojej współczesności. Właśnie przez tą diagnozę chce zobaczyć nie tylko problematykę dzieciństwa, ale problematykę tego, w jakim punkcie historycznym, społecznym, politycznym my się dziś znajdujemy. I co ciekawe, proszę Państwa, w Prawie dziecka do szacunku Korczak zaczyna swoją refleksję od takich kwestii, których my dzisiaj raczej nie łączymy z
dyskursami okołodziecięcymi czy dyskursami okołowychowawczymi. Mianowicie w tym tekście Korczak bardzo dużo uwagi poświęca kwestiom ekonomicznym i kwestiom związanym z jednej strony z własnością, a z drugiej strony z wywłaszczaniem. To znaczy Korczak chce zobaczyć stosunek współczesnego człowieka do wychowania i dziecka poprzez pewne stosunki ekonomiczne. To jest dość ciekawe, ale też bardzo zaskakujące. Można to interpretować tak, że Korczak tutaj zakłada, że mówienie o szacunku, o prawie do szacunku rozpoczyna się w momencie, w którym zastanowimy się nad naszym stosunkiem do dóbr materialnych i własności oraz do tego, kto z tych różnych dóbr oferowanych przez współczesność jest wywłaszczany i dlaczego. I żeby to jakoś skonkretyzować w odniesieniu do problematyki dzieciństwa, pozwolę sobie tutaj przywołać pewien cytat. To jest cytat, który pochodzi akurat z innego tekstu, mianowicie tego tekstu, o którym już mówiłam Państwu wcześniej, z tekstu Jak kochać dziecko. Korczak pisze: dorośli nie są mądrzy. Nie umieją korzystać ze swobody, którą mają. Tacy szczęśliwi, wszystko mogą kupić. Wszystko im wolno, a zawsze o coś się złoszczą, o byle co krzyczą. Co we fragmencie tym słychać? Ten fragment pokazuje po pierwsze dorosłego oczami dziecka. Zwłaszcza tych dzieci, z którymi Korczak wiele rozmawiał. W pismach Korczaka bardzo często cytowane są dzieci i można powiedzieć, że jego sposób pisania jest pisaniem programowo-wielogłosowym. Korczak cały czas przygląda się swojej refleksji, przygląda się swoim jakimś wstępnym intuicjom, hipotezom, cały czas poprzez zderzanie tych myśli z głosami innych ludzi, ich doświadczeniem, ich poglądami na rzeczywistość i bardzo często to są głosy dziecięce. I w tym fragmencie Korczak postanawia przyjrzeć się oczami dziecka, ludziom dorosłym i zauważa coś, co chyba dla dorosłych nie jest dość oczywiste, oczywiste jest dla dziecka. Mianowicie zauważa to, że dla dziecka dorosłość oznacza możliwość kupowania i oznacza też posiadanie pieniędzy. Dziecko ich nie ma, bo nie pracuje. I teraz dziecko tutaj w tym cytowanym fragmencie uznaje, że dorośli są szczęśliwi, bo mogą coś kupić, a dziecko nie może. I tutaj Korczak bardzo mocno kładzie nacisk na to, że dziecko nie mając pieniędzy, nie mogąc nic kupić, musi ciągle być szantażowane. Ono bardzo często styka się z takimi głosami dorosłych, którzy obiecują mu coś w związku z tym, że dziecko ma tak, a nie inaczej się zachowywać. Mówią, kupię ci jeśli, albo dostaniesz, ale nie niszcz, bo ci nie kupię i tak dalej, i tak dalej. I ten punkt patrzenia na dzieciństwo jako właśnie wyłączenie z kupowania, punkt patrzenia na dzieciństwo z perspektywy samego dziecka u Korczaka jest zaskakująco, ale ono bardzo dobrze pokazuje to, na czym się według niego zasadza nieraz władza narzucanych dziecku autorytetów. Zasadza się ona na wolności, która jest wolnością korzystania, wybierania pewnych dóbr, jest władzą kupowania komuś czegoś w jakimś celu i z jakiegoś powodu. No w żadnym ze współczesnych poradników wychowawczych, czy to przeznaczonych dla nauczycieli, pedagogów, akademików czy rodziców, nie znajdą Państwo tak brutalnej wizji władzy, jaką podlegają dzieci. We współczesnych poradnikach znajdą Państwo wiele głosów o tym, w jaki sposób trzeba demokratyzować proces wychowawczy, w jaki sposób trzeba odchodzić od zbyt autorytarnego wychowania, w jaki sposób trzeba budować podmiotowość dziecka, w jaki sposób dziecko trzeba szanować. Ale rzadko pisze się o tym, na czym współczesność opiera podmiotowość, to znaczy w jakim sposób naszą współczesną podmiotowość społeczną i polityczną opiera się na tym, kto co posiada i w związku z tym, jaką władzę posiada nad tymi, którzy nie posiadają. I tu rzecz jasna, mając na myśli posiadanie, mam na myśli nie tylko posiadanie pieniędzy, czy posiadanie pewnych dóbr materialnych. Mam na myśli też posiadanie wiedzy, kompetencji, informacji, bo dziecko w czasach Korczaka, a także dziecko współczesne jest bardzo często wykluczane z pewnej wiedzy, czy z pozyskiwania pewnych kompetencji lub informacji. Ten świat informacyjny przeznaczany dla dziecka jest cały czas dla niego stosownie jakoś preparowany. Ten temat własności to jest temat bardzo mocno opracowywany przez nowożytną refleksję filozoficzną i polityczną i to jest temat, który jest właściwie w takiej literaturze poświęconej Korczakowi, właściwie niedostrzegany.
I teraz chciałam Państwu przywołać jeszcze jeden fragment, w którym Korczak, jako nie tyle filozof dzieciństwa, tylko filozof współczesności, filozof kultury, bardzo mocno tą współczesność swoją krytykuje. Oto cytat. Spryt jako kolejna charakterystyka człowieka nowoczesnego, już nie ołtarze, ale chlewik życia, skrajny pragmatyzm, nastawienie na przetrwanie, materialność. U Korczaka, jak widzą Państwo, ta nowoczesność, ona będzie miała charakter nie tylko konkretnych zjawisk, które go niepokoją, na przykład zjawisk związanych z traktowaniem dziecka. Ona będzie miała twarz określonych cech, których nabycie, jak Korczak to widzi, jest warunkiem skutecznego działania w tym świecie. I wskazanie tych cech jest właśnie wielkim oskarżeniem tego współczesnego Korczakowi świata społecznego i politycznego. Świat ten to według niego egoizm, materializm, koncentracja na doraźnie rozumianym interesie, interesie bieżącym, jednostek, grup interesu, wykluczenia innych grup interesu z dostępu do pewnych dóbr. Tym rewersem, tą ciemną stroną nowoczesności, którą Korczak też bardzo mocno podkreśla, to głód, chłód, wilgoć, zaduch, ciasnota, przeludnienie. To jest cytat z Korczaka, czyli wszelkie zjawiska, które rodzą się na skutek niesprawiedliwej dystrybucji dóbr. I piętnowanie tych zjawisk, apel, aby usunąć głód, chłód, przeludnienie, ciasnotę, brzmi oczywiście znajomo, ponieważ Korczak był, jak wiadomo, bardzo mocno związany z tradycjami społecznikowskimi polskiej żydowskiej inteligencji, która głosiła już od drugiej połowy XIX wieku konieczność modernizacji życia, która sprzyjała wszystkim ruchom chociażby higienicznym, które miało na celu likwidację głodu, czy też zapewnienie właściwych warunków życia osobom niezamożnym. Pamiętajmy też, że Korczak był lekarzem ubogich dzielnic Warszawy i doskonale znał warunki życia w nich obecne i doświadczenie osób, które były na te warunki życia skazane. A jednak, proszę Państwa, w wszystkich tych cytatach brzmi u Korczaka postawa bardzo antyprogresywistyczna, tak bym ją nazwała, czy antynowoczesna. W jego ujęciu świat nowoczesny to świat, który rządzi w zasadzie bezwzględnej eksploatacji. I tutaj chciałam oddać głos Korczakowi po raz kolejny, żeby Państwo zobaczyli, jak on współcześnie brzmi, zwłaszcza w kontekście postępującego kryzysu klimatycznego. Początek cytatu. Łupimy góry, wycinamy drzewa, tępimy zwierzęta. Coraz liczniejsze osiedla, gdzie dawniej knieje i moczary. Zasadzamy człowieka na raz wraz z nowych terenach. Ukorzyliśmy świat. Służy nam żelazo i zwierzę. Ujarzmiliśmy rasy kolorowe, z gruba ułożyliśmy stosunek wzajemny narodów i ugłaskaliśmy masy. Odległy jeszcze ład sprawiedliwy, więcej krzywdy i poniewierki. Niepoważne się zdają dziecięce wątpliwości i spostrzeżenia. To epoką nowoczesną według Korczaka, czyli epoką historyczną, mniej więcej w Polsce, rozpoczynającą się w wieku XIX i rozwijającą się w wieku XX, tą epoką nowoczesną rządzi przesyt, przerost, standaryzacja, biurokratyzacja życia, standaryzacja, która dotyczy także myślenia, nauki, refleksji ludzkiej. U Korczaka bardzo silnie jest obecna obsesja na temat tego, w jakim stopniu nasze życie jest coraz mocniej administrowane. Niech Państwo zwrócą uwagę na jeszcze jeden fragment z Prawa dziecka do szacunku. Skromna cela myśliciela rozrosła się w hale i gmachy badacza. Narastają piętra bibliotek, uginają się półki pod ciężarem ksiąg. Zaludniły się świątynie dumnego rozumu. Człowiek wiedzy tworzy i rozkazuje. Hieroglify cyfr i kresek raz wraz ciskają tłumom nowe zdobycze, dają świadectwo ludzkiej potęgi. Trzeba to wszystko ogarnąć pamięcią i rozumieniem. Wdłużają się lata mozolne nauki, coraz więcej szkół, egzaminów, drukowanego słowa. Dziecko małe, słabe, które krótko żyło, nie czytało, nie umie. Co więcej, tą epoką nowoczesną według Korczaka rządzi alienacja i bezwzględna, brutalna przemoc. Ta przemoc nie jest rozumiana tylko i wyłącznie jako agresja bezpośrednia. To jest przemoc, która jest uwewnętrzniona w różnych instytucjach życia publicznego i prywatnego. Jak pisze w Prawach dziecka Korczak, baczność, życie współczesne kształtuje silny brutal, homo rapax. On dyktuje metody działania. Kłamstwem są jego ustępstwa dla słabych. Fałszem cześć dla starca, równouprawnienie kobiety i życzliwość dla dziecka. Błąka się bezdomne uczucie kopciuszek. No widzą Państwo, że tutaj przemoc u Korczaka, ona ma charakter zawalowany. Ona może mieć postać humanitarną, występującą pod szyldem życzliwości i emancypacji.
rozumienie życia społecznego w jego wymiarze faktycznym, ale też postulowanym przez etykę Korczaka, dobrze wpisuje się w krytykę wobec wszelkich ideologii ich zaplecza społecznego, krytykę, którą Korczak znał chociażby przez lekturę właśnie Brzozowskiego. Przemoc i u Korczaka, i u Brzozowskiego to nie tylko gwałt fizyczny, to także zinstytucjonalizowany ucisk różnych instytucji, nie tylko rządzą życiem publicznym, ale także rządzą życiem prywatnym, w tym życiem prywatnym dzieci. Korczak śledzi tą przemoc w różnego rodzaju praktykach wychowawczych, praktykach także związanych z rzekomą opieką czy troską nad dzieckiem i widzi tą przemoc w różnego rodzaju automatyzmach myślowych, z którymi wobec dziecka występujemy. Jak wiemy, epoka nowoczesna była polem ukonstruowania się opozycji między życiem publicznym, dotyczącym polityki w wąskim sensie tego słowa, życiem prywatnym. I opozycja ta doprowadziła do bardzo silnej refleksji na temat tego, czym jest wolność i emancypacja, to znaczy jaka jest granica ludzkiej wolności. To jest problematyka, która nie miała swoich przednowoczesnych odpowiedników, ale też jest to opozycja, która w czasach Korczaka ona była bardzo mocno już podważona. Jako pierwszy oczywiście ją sproblematyzował Karol Marx. Marx odkrył, że właśnie to, co prywatne, to, co codzienne, intymne, może być bardzo ściśle związane z pewnymi ideologiami społecznymi i politycznymi. W świetle marksowskiej egzegezy właśnie to, co prywatne, codzienne, to, co chociażby rodzinne, co związane z dzieckiem, z jego wychowaniem, może być polityczne i to w sposób szczególnie niebezpieczny, bo właśnie nieujawniany w oficjalnych dyskursach politycznych. W praktyce ta myśl o tym, że no właśnie, życie prywatne zostało w jakiś sposób upolitycznione, czy poddane pewnym narzędziom nacisku, w praktyce to oznaczało, że emancypacja już w drugiej połowie XIX wieku właściwie zaczęła być postrzegana jako projekt skrajnie trudny, wymagający różnych przewartościowań. Wielu filozofów zaczęło zdawać sobie sprawę, że wyzwolenie się z różnych systemów kontroli to nie jest kwestia jakiejś rewolucji klasowej i że w ogóle katalizatorem zmian nie może być jakiś jeden incydentalny społeczny czy polityczny zryw, ale ciężka, oddolna praca związana z tworzeniem jakichś nowych praktyk społecznych, w tym nowych praktyk wychowawczych. Co to w przypadku wychowania dziecka znaczy? Korczak zdaje sobie sprawę, że współcześni mu rodzice, współcześni opiekunowie, wychowawcy często są nieodpowiedzialni, często postępują w sposób zły i bezmyślny. Natomiast Korczak chyba daleki jest od tego, żeby ich w jakiś sposób piętnować. On bardzo mocno kładzie nacisk na to, że oni są właśnie determinowani jakimś kontekstem społecznym i historycznym, w którym żyją i że trzeba ten kontekst dobrze rozpoznać, żeby zastanowić się, w jaki sposób im pomóc. Korczak bardzo mocno krytykuje to, że dziecko dla współczesnych rodziców ma być jakimś kapitałem na przyszłość. Że ono ma być kapitałem nie tylko dla rodziców, ale państwa, społeczeństwa, gospodarki, ludzkości. Korczak pokazuje, w jaki sposób dziecko jest zakładnikiem tej sytuacji. A właśnie pokazuje to przez stosunki własności. Fakt, że dziecko jest traktowane jako własność rodziców, wychowawców, państwa itd., itd. Weźmy taki cytat. Dziecko nic nie ma własnego, musi zdać sprawę z każdego otrzymanego za darmo do użytku przedmiotu. Nie wolno podrzeć, złamać, zabrudzić, nie wolno podarować, nie wolno odrzucić niechętnie. Ma przyjąć i być zadowolone. Wszystko w oznaczonym miejscu i czasie, rozważnie i zgodnie z przeznaczeniem. No, diagnoza Korczaka jest bardzo radykalna, ponieważ on właśnie pokazuje dziecko, niezależnie od jego usytuowania społecznego, tego, że ono może pochodzić z rodziny uprzywilejowanej, może też należeć do rodziny skrajnie ubogiej, ale niezależnie od tego, w jakim środowisku społecznym się znajduje, ono jest w jakiś sposób wywłaszczane z posiadania, z własnego doświadczenia, z planowania własnego życia, myślenia o nim, decydowania o nim i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Korczakowi tak zależy, żeby kondycję dziecka i pośrednio kondycję współczesnej mu kultury opisać właśnie przez mechanizm wywłaszczenia? To można różnorako interpretować, znaczy można powiedzieć, że Korczak sam mocno jest przeniknięty duchem swojej epoki,
tego, krytykując ją, jednocześnie krytykuje ją przez jej własne kategorie, które bardzo mocno wewnętrznił i w jakiś sposób nie może się z nich wyzwolić. To są takie kategorie jak własność i wywłaszczenie. Ale można też powiedzieć, że on to robi z zupełnie innego powodu. No można powiedzieć, że wszyscy filozofowie kultury epoki nowoczesnej mocno zastanawiają się nad tym, jak naprawić społeczeństwo i jak naprawić życie poszczególnych grup w tym społeczeństwie, poprzez odniesienie się do własności. Własność prywatna w ogóle jest ważnym tematem filozoficznym od właściwie początku XVII wieku. Rousseau chociażby uważa, że moment pierwszego posiadania był momentem, kiedy została stworzona kultura i cywilizacja i wszystkie jej błędy, za które pokutujemy do dziś. Socjaliści w wieku już XIX będą twierdzić, że trzeba właśnie państwo jakoś naprawić poprzez uspołecznienie własności, poprzez chociażby ruch spółdzielczy, gdzie pewne dobra będą współdzielone, będą wspólnie wytwarzane w oparciu o ideały współpracy i współdziałania. Komuniści będą twierdzić, że aby naprawić świat społeczny, należy własność po prostu znieść, a Korczak tutaj idzie własną ścieżką. Korczak, niech państwo zobaczą, on w swoich pismach nie proponuje żadnej rewolucji społecznej w postaci radykalnej zmiany stosunków własności przez przemianę jakichś instytucji publicznych. Korczak, niezależnie od tego, jak on nam dziś wydaje się nowy, odświeżający i awangardowy, nigdy nie głosił programów innych niż programy ewolucjonistyczne, podlegające na podjęciu wysiłku długofalowej pracy na rzecz innych i siebie. Lekarstwem, jakie na ten stan rzeczy Korczak proponuje, to jest drobiazgowa praca nad sobą. I to taka praca nad sobą, która polega na tym, że my podejmiemy się refleksji na temat dóbr, wywłaszczania i własności. Zaczniemy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób my nie tylko posiadamy pewne dobra, ale w jaki sposób posiadamy też osoby, między innymi posiadamy osoby dziecka. Dialog i demokracja empatyczna, bo jeszcze raz powrócę do tego postulatu, to są takie wartości, które trzeba według Korczaka poprzedzić refleksją ekonomiczną. Dlatego on, mówiąc o dialogu z dzieckiem i szacunku wobec dziecka, zaczyna od kwestii ekonomicznych. Jeśli demokracja empatyczna według Korczaka ma chronić dialog, różnorodność, to musimy się zastanowić nad wszystkimi różnicami, które nas dzielą. I tu nie chodzi tylko o różnice światopoglądowe, różnice postaw. Tu chodzi o różnice związane z tym, do jakich dóbr mamy dostęp, do jakich dóbr nie mają dostępu inni. I jakie konsekwencje dla nas i dla innych z tego można wyciągnąć, dla organizacji tego przyszłego, lepszego społeczeństwa. Krótko mówiąc, według Korczaka to, kim jesteśmy, musimy odkryć nie poprzez deklaracje światopoglądowe, nie przez wgląd w naszą własną osobowość, ale przede wszystkim poprzez intensywny namysł, intensywną refleksję. W świecie jakich dóbr my dorastaliśmy i z jakimi zobowiązaniami wobec tych, którzy tych dóbr nie mieli, się to może wiązać. Korczak zakłada, że świat, w którym godność, prawo do teraźniejszości, prawo do szacunku, prawo do dialogu, to świat, który musi przemyśleć stosunki posiadania, stosunki własności i to, kto w jaki sposób jest wywłaszczany z pewnych dóbr i doświadczeń. I przechodzę teraz już do ostatniego postulata Korczaka, ostatniego postulatu korczakowskiego dla demokracji empatycznej. Mianowicie jeszcze raz powrócę do kategorii pracy. A ilustracją tego, co o pracy pisał Korczak, będzie pewna ważna inicjatywa społeczna, którą podjął, mianowicie Mały Przegląd. Mały Przegląd to był dodatek do tego przeglądu tygodniowego gazety, która zasadniczo była przeznaczona dla spolonizowanej inteligencji żydowskiej. Mały Przegląd był dodatkiem, który był redagowany przez młodzież i dzieci, który zawierał tylko i wyłącznie artykuły dzieci i młodzieży, w którego redakcji pracowali także tylko i wyłącznie młodzi ludzie. Korczak tutaj raczej był później już zwłaszcza opiekunem tego przedsięwzięcia, nie jego inicjatorem czy twórcą. Mały Przegląd ukazywał się między 1926 rokiem a 1939. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ Mały Przegląd był gazetą, która ukazywała się w niezwykle trudnym, nie tylko dla dzieci, ale także przede wszystkim dla dorosłych, czasie. Mamy
drugą połowę lat 20. mamy lata 30., czyli czas, kiedy bardzo mocno narastają pewne antagonizmy społeczne, światopoglądowe i polityczne. I mali dziennikarze dobrze to widzą i bardzo wnikliwie to komentują. Ich teksty są bardzo trudne, bo one dotyczą bardzo wielu bolączek, które nękają ówczesny świat. Dzieci piszą o takich problemach jak bieda, przemoc, bezrobocie, antysemityzm, nacjonalizm, konflikty na tle religijnym, militaryzm. I te wyłaniające się z reportaży dzieci, bo Korczak bardzo mocno namawiał swoich dziennikarzy do tego, żeby oni nie pisali fikcyjnych opowieści, zwłaszcza w takim trybie typowo szkolnym i wypracowaniowym, ale aby pisali to, co piszą z reguły ludzie dorośli, żeby pisali reportaże, komentarze, to, co wszystko dziś nazywamy publicystyką dla dorosłych. Ten świat, który wyłania się z reportaży dziecięcych, jest światem bardzo przerażającym. A jednocześnie Korczak, mimo tego wszystkiego, co opisują dzieci i co jest dla nich niezwykle trudne, domaga się poprzez całą inicjatywę Małego Przeglądu o to, żeby dzieci, mimo tych wszystkich trudności nękających świat publiczny, żeby w tym świecie publicznym w jakiś sposób uczestniczyły. I to nie tylko na poziomie obserwatorów, bo dzieci tak czy owak są obserwatorami tego świata. Korczak domaga się o to, żeby one były komentatorami tego świata, żeby starały się go oceniać własnym głosem, własnym językiem, żeby mogły podjąć nad tym światem refleksję. I poprzez laboratorium tego wspólnego pisania Korczak nie tyle chce oddać dziecku głos, co sprawić, żeby właśnie na szpaltach jednej gazety pojawiły się głosy różnych dzieci, które wejdą w jakiś dialog ze sobą. To są dzieci polskie, to są dzieci żydowskie. Do Małego Przeglądu piszą dzieci z rodzin ubogich, ale także z rodzin zamożnych. Korczak uważa, że to, że one będą wspólnie pisać i wspólnie się czytać, spowoduje, że one lepiej odkryją różnice między nimi, ale też odkryją to, co ich może łączyć. To jest wspólnego w ich doświadczeniu. I teraz pozwolę sobie znowu przeczytać obszerny fragment związany z jednym z artykułów Małego Przeglądu. Artykuł ten zatytułowany jest Z kraju i składa się właśnie na taki dziecięcy serwis informacyjny, w którym różne dzieci zdają sprawę z tego, co się u nich stało. Początek cytatu. Kraśnik. Mania uważa, że nie sztuka umrzeć z rozpaczy, ale sztuka żyć w męczarni. Łowicz. Estera napisała bajkę o Stasiu. Hancia nie rozumie, dlaczego biedni nie mogą się uczyć, a bogaci nie wiedzą, że nauka jest największym skarbem człowieka. Sala niedawno straciła ojca. Mały przegląd zasyła zasmuconej dziewczynie wyrazy współczucia. Hanna bardzo ładnie opisała pierwszy śnieg. Edzia napisała bajkę o sierotce Marysi, Aron ułożył bajkę o biednym Franku. Łódź. Henio widział, jak mały gazeciarz posiznął się i tramwaj odciął mu nogi. Rafałek przyznaje, że jest największym łobuzem w klasie. Srulek tak się cieszy z Bożego Narodzenia, jakby znalazł 1000 złotych. Gdyby Alter rządził światem, wszyscy ludzie byliby szczęśliwi. Fredzio chciałby, żeby na świecie było czysto, więcej lasów i ogrodów. Żabuchna żałuje, że nie jest ptakiem. Ala narzeka, że Genio jest niegrzeczny i złamał jej stalówkę. Cyla dziwi się, że pomiędzy chrześcijanami a Żydami panują walki i nienawiść. Ruzia proponuje dyskusję na temat obowiązki dziecka względem rodziców. Roman i August uważają, że nie powinny istnieć religie, tylko jedna wiara w jednego Boga. Sulek dziwi się, że jest na świecie wódka. Gdyby nie było wódki, nie byłoby pijanych. Rubin uważa, że złodzieje kradną, bo nie mają co jeść. Widzą Państwo, w jaki sposób Korczak oddaje głos dzieciom, dzieciom z bardzo różnych środowisk, to widać nawet w ich imionach. I to dzieciom, które mają różne ważne sprawy do przekazania. To nie są tylko sprawy, które dzisiaj zakwalifikowalibyśmy jako społeczne czy publiczne. To są sprawy także bardzo prywatne, związane z życiem codziennym. I tym, co jest bardzo uderzające, jak się czyta Mały Przegląd, zwłaszcza dziś, jest to, że bardzo często w opowieściach dziecięcych, w dziecięcych reportażach pojawia się temat ulicy. Właśnie ulica według ówczesnych dzieci daje im taką podstawę do obserwowania życia społecznego i politycznego. Dlaczego? No podstawą idei Małego Przeglądu jest spotkanie bardzo różnych środowisk i tożsamości. Polaków, Żydów, dzieci, dorosłych, ubogich, biednych.
I dlatego różne dzieci piszą do tej gazety i piszą o różnorodnym życiu społecznym, które udało im się podejrzeć. Przepraszam. A widzą one bardzo dużo, bo one bardzo często, jak się czyta te artykuły, to widać to bardzo mocno. One widzą różnego rodzaju w sposób bardziej, powiedzielibyśmy dziś, inkluzywny niż ówcześni dorośli, ponieważ dzieci postrzegają rzeczywistość społeczną i polityczną bez różnych stereotypów, które rządzą ówczesnym dziennikarstwem przeznaczonym dla ludzi dorosłych. To spojrzenie jest często bardzo świeże i nowe. To znaczy dzieci widzą przemoc, ale nie tylko związaną ze stronami i różnych sporów opisywanych w prasie. Dzieci widzą przemoc wśród rówieśników, często należących do tej samej grupy etnicznej i religijnej. Można powiedzieć, że dzieci swoim głosem demontują różnego rodzaju stereotypy obecne w ówczesnym życiu społecznym. I co więcej, one demontują też takie stereotypy, które wiążą się z patologizacją dzieci ze środowisk nieuprzywilejowanych, robotniczych czy chłopskich. To jest, proszę Państwa, ważne, ponieważ w bardzo wielu dyskursach międzywojennych pojawia się temat ulicy jako miejsca patologicznego, miejsca, które jest zagrożeniem dla dzieci z tak zwanych dobrych domów. Ulica jest postrzegana jako miejsce, w którym dziecko może ulec deprawacji. Ulica jest pełna niebezpieczeństw, ulica może być pełna przemocy, na ulicy może się zdarzyć dziecku wypadek. Ten sposób myślenia zresztą on brzmi nam dziś też nadal dość aktualnie, mimo że żyjemy obecnie pod wieloma względami w innej sytuacji społecznej i politycznej. I też w dyskursach międzywojennych bardzo często pojawia się temat dziecka zdeprawowanego, z założeniem, że każde dziecko ze środowisk nieuprzywilejowanych jest dzieckiem potencjalnie albo już zdeprawowanym, albo narażonym na deprawację. I podam Państwu tutaj przykład z prasy, bo to jest przykład dość wstrząsający. To jest fragment z Nowego Kurieru z 1935 roku. Wspominam o nim dlatego, że mimo iż on jest późniejszy w stosunku do tych cytatów z mojego przeglądu, on bardzo dobrze odzwierciedla pewien model myślenia o dziecku ubogim i bardzo dobrze odzwierciedla sposób myślenia o tak zwanych dzieciach ulicy, to znaczy dzieciach, które no właśnie nie chodzą do szkoły, nie pozostają zamknięte w bezpiecznym środowisku domowym, ale gdzieś się włóczą, przebywają na swoich podwórkach. To jest temat ważny, ponieważ te stereotypy na temat no właśnie dziecka patologicznego, dziecka zdeprawowanego, dziecka ulicy czy podwórka, to są takie stereotypy, z którymi Korczak bardzo mocno walczył. On bardzo wyśmiewał się ze stereotypów, zwłaszcza pielęgnowanych przez rodziny mieszczańskie na temat tego, że podwórko to jest miejsce nie dla ich dzieci, nie dość dobre, żeby ich dzieci się na nim znalazły. Korczak bardzo często cytuje wypowiedzi ówczesnych rodziców, które mówią, że na podwórku nie należy się znaleźć. Nie należy też rozmawiać ze służbą, która także należy do tej gorszej rzeczywistości społecznej, w związku z tym dzieci nawet w domu nie powinny zbyt często wchodzić do kuchni, żeby nie słuchać tego, co mówi tam służba. Korczak często naśmiewa się z różnych klisz, które mówią, że właśnie dzieci z podwórza to są dzieci, które biją, które brzydko mówią, które przeklinają, które są brudne, które są zarobaczone i tak dalej, i tak dalej. A to są stereotypy, które ówczesna prasa bardzo mocno podtrzymuje. I teraz obiecany cytat z Kuriera. W fachowej nauczycielskiej codziennej prasie znajdujemy ciekawe dane o ankiecie, którą w Wilnie wśród młodzieży szkolnej przeprowadził jeden z nauczycieli, pan Mikuła. Ankieta miała na celu wywiad co do moralnego poziomu dzieci. Objęła dzieci szkolne, chłopców i dziewczęta ze szkół powszechnych miasta Wilna. Głównym pytaniem, które miało stanowić oś ankiety, było: co i w jakim celu zrobiłbym, gdybym był niewidzialny? Odpowiedzi otrzymał pan Mikuła 625, a więc niezbyt wiele. To oczywiście sprawia, że jego ankiety nie można uważać za podstawę do wydawania oceny o poziomie moralnym młodzieży wileńskiej. Nie można też jej uważać ze względu na treść odpowiedzi, które padły na powyższe pytania. Przytoczmy niektóre z nich. Tu się pojawia dużo w tekście wykrzykników, które świadczą o skali oburzenia osoby, która pisze ten artykuł. I oto fragmenty wypowiedzi dziecięcych udzielonych w ramach tej ankiety. Gdybym była niewidzialna, wzięłabym Matce Boskiej drogocenne szaty wyszyte perłami, ozdobione brylantami i kamieniami drogimi. Gdybym był niewidzialny, chodziłbym po ulicy, bił wszystkich burżujów, którzy bogacą się naszą krzywdą. Gdybym była niewidzialna, zadusiłabym wszystkich Żydów w Wilnie i zabrałabym im pieniądze.
Gdybym był niewidzialny, wysadziłbym prochem wszystkie mosty, rozśrubował szyny, aby się pociągi rozbijały. Gdybym była niewidzialna, brałbym wszystko, co mi w ręce wpadnie. Jak widać państwo, jak widzą Państwo, ten artykuł jest niezwykle gęsty. To znaczy, przede wszystkim on dotyczy dzieci ze szkół powszechnych w Wilnie. A ówczesna szkoła publiczna, ona, trzeba pamiętać, zrzesza dzieci raczej z rodzin ubogich. I w tych wypowiedziach dziecięcych widać straszliwie dużo i widać, że one zarówno mają prawo przerazić ówczesnego dziennikarza, ale mają prawo też przerazić nas. Widać w tych wypowiedziach, w jaki sposób dzieci internalizują świat społeczny, właśnie pełen podziału, walki, krzywdy, nienawiści, w jaki sposób ten świat, w jaki sposób bezwiednie reprodukują. W jaki sposób właśnie one nie tyle są poza życiem politycznym, ale one są wrzucone w jego wir, jakby dziedziczą wszystkie jego najgorsze strony. To widać w tych głosach dziecięcych bardzo mocno. Natomiast widać też w całym artykule to, że publicysta Nowego Kuriera robi bardzo dużo, aby jedyną winą za ten dyskurs obarczyć zdemoralizowane dzieci, które w świetle tej narracji właśnie nie uznają żadnych świętości, co więcej, są złe w sposób niemalże demoniczny, bo one nie tyle mylą się w swoich ocenach moralnych, co uznając, że na przykład bicie burżujów jest dobre, ile chcą tego zła. To znaczy uważają, że zło jest jakoś atrakcyjne dla niego samego, dlatego mają pomysł, żeby wysadzać pociągi i je niszczyć, właściwie bez żadnego widocznego w tym własnego interesu. W dalszej części artykułu, której już Państwu nie cytuję, jedna z dziewczynek zostaje nazwana przez dziennikarza przyszłą Gorgonową. Jeżeli Państwo czytali o sprawie Gorgonowej w polskim międzywojniu, to doskonale Państwo wiedzą, do czego jest to nawiązanie. Inne dziecko zaś określa dziennikarz mianem przyszłego szpiega, sugerując, że dla tych dzieci właściwie już nie ma ratunku. One są z środowiskiem straconym, bo one są skrajnie zdeprawowane. Jedynym antidotum na ów stan rzeczy sugerowanym w artykule jest świat edukacji formalnej. To znaczy zakłada się, że środowisko społeczne tych dzieci jest po prostu szkodliwe. W żaden sposób nie usiłuje się tutaj zrozumieć samego tego środowiska i znaleźć dla dziecka jakiegoś usprawiedliwienia, dlatego że ono mówi to, co mówi i jest przeniknięte tak przemocowym sposobem myślenia. Dziecko w myśl tego artykułu jest po prostu złe i samo za to zło swoje odpowiada. Dzisiaj ten dyskurs może nie jest tak dla nas oczywisty, ponieważ my dziś, jeżeli spotkamy się z różnymi opiniami czy publikacjami na temat dzieci z rodzin określanych mianem patologicznych, to spotkamy się z opiniami, które bardzo często usprawiedliwiają dzieci, jakby piętnując tylko i wyłącznie środowisko rodzinne, bo obarczając odpowiedzialność dorosłego. Tutaj w międzywojniu tego rodzaju dyskurs wcale nie jest jeszcze głęboko zinternalizowany, przeciwnie, tutaj złem obarcza się samo dziecko. Natomiast w projekcie korczakowskim to jest ważne, ulica dla dzieci z tak zwanych dobrych domów i domów ludzi ubogich jest miejscem społecznej inicjacji. I też Korczak uważa, że kontakt ze środowiskami nieuprzywilejowanymi, z ich doświadczeniem, z tym, co te środowiska często w sposób bardzo heroiczny potrafią dobrego robić dla swoich dzieci, jest kontaktem niezwykle odświeżającym i niezwykle wiele pozwalającym nauczyć się każdemu pedagogowi, każdemu rodzicowi, każdemu opiekunowi. I żeby zrozumieć to, dlaczego Korczak tak wspiera swoich wychowanków, swoich dziennikarzy w tym, żeby oni obserwowali ulicę, należy pamiętać też o tym, jak obce w czasach Korczaka są sobie różne dzieci. To znaczy często różne dzieci mogą się spotkać tylko i wyłącznie na ulicy i to w tak zwanym przelocie. No wiadomo, że podobnie zresztą jak dziś, ówczesne dzielnice Warszawy dzielone są zgodnie ze społecznymi stereotypami na lepsze i gorsze. Są dzielnice biedne i bogate, są dzielnice polskie i żydowskie. Bohaterowie kolonii, które współprowadził Korczak, często nie znają polskiego języka dobrze, albo znają tylko polskie przekleństwa. Ponieważ Korczak jeździł na te kolonie jeszcze w czasach, kiedy właśnie nie istniała polska edukacja publiczna, w związku z tym dzieci z rodzin żydowskich były bardzo izolowane zarówno od języka polskiego, jak i polskiej edukacji. Jeśli nawet różne środowiska
społeczne spotykają się na jednej ulicy lub kamienicy, to właśnie dzieci z lepszych rodzin są trzymane od tych dzieci potencjalnie właśnie z gorszych rodzin. Cały czas tutaj chciałam się posługiwać cudzysłowem. Edukacja też dzieci z różnych warstw społecznych przebiega w zupełnie innych rejonach. To znaczy dzieci uboższe z reguły idą po prostu do szkół publicznych, jeżeli ich rodziny stać na to, żeby one do tych szkół poszły. Natomiast dzieci z rodzin bardziej uprzywilejowanych mogą pozwolić sobie na edukację o charakterze bardziej komercyjnym, mogą udać się do drogich szkół prywatnych, mogą też mieć prywatnych guwernerów. Dzieci z różnych środowisk też nie mają szansy za bardzo spotkać się w jakichś publicznych przestrzeniach pozaszkolnych. Przykładowo parki publiczne w ówczesnej międzywojennej Warszawie i także w innych polskich miastach są przeznaczone głównie dla ludzi, którzy są dobrze ubrani. To znaczy żadne dziecko w obszarpanym stroju albo bose właśnie do parku publicznego nie ma wówczas wstępu. Ono nie może spotkać się ze swoimi rówieśnikami z innych rodzin, innych środowisk. Właściwie spacery wśród miejskiej zieleni to jest czynność w ówczesnej Warszawie dość elitarna. Tymczasem właśnie Korczak namawia do tego, żeby dzieci się spotkały i wspólnie obserwowały tą ulicę, na której spotykają się dzieci o różnych doświadczeniach i spotykają się ludzie o różnych doświadczeniach. I oczywiście obserwacja tej ulicy jest z punktu widzenia ówczesnych dziennikarzy Małego Przeglądu doświadczeniem często bardzo trudnym. To życie społeczne obserwowane z perspektywy ulicy, ono nie podlega żadnej idealizacji. Przeciwnie, to jest życie postrzegane jako życie pełne antagonizmu, konfliktów. To jest życie ludzi, którzy właściwie nie postrzegają ówczesnego społeczeństwa jako miejsca wspólnego dla wszystkich. Podam Państwu tutaj przykład w postaci fragmentu artykułu. Różni są ludzie na świecie. Głosi artykuł Zaczepianie z 1927 roku. Dobrzy i źli, smutni, poważni, weseli, spokojni, niespokojni. Niespokojnych niesłusznie nazywają często łobuzami. Są ludzie dobrze albo źle wychowani. Ludzie poważni albo zepsuci. Ludzie zawsze się bili, zawsze były kłótnie, awantury, wojny. Wszyscy radzą i próbują, żeby było inaczej, ale tymczasem nie można. Owszem, kłótni, bujek jest mniej, rzadziej, ale są. Trudno. To jest właściwie ostatnia konkluzja, która pada w tym artykule. No jak widzą Państwo, ta wizja, ona nie jest wizją fatalistyczną, ale ona nie jest optymistyczna. I podobnie jak nieoptymistyczne są obserwacje młodych dziennikarzy, do których jakoś Korczak ich namawia, tak sama praca w redakcji przez Korczaka nie jest postrzegana jako praca łatwa. Korczak napisał taki świetny tekst, on też jest stosunkowo rzadko omawiany w literaturze korczakologicznej, tekst pod tytułem O gazetce szkolnej, w której bardzo namawia dzieci, młodzież do tego, żeby tworzyły własne gazety, żeby właśnie komentowały świat, także świat ich własnych społeczności, chociażby społeczności klasowej. I Korczak jakby kładąc nacisk na potrzebę takich wspólnych działań, wspólnych przedsięwzięć, działań opartych właśnie na dialogu, empatii, demokracji, współdecydowaniu, partycypacji, jednocześnie bardzo mocno podkreśla, że ta praca nad gazetą, jak każda wspólna praca, to jest niezwykle trudny temat. Praca w gazecie, o tym pisze właśnie Korczak w gazetce szkolnej, to praca, którą targają wrogość, zawiści, spory, plotki, urazy, zupełnie wykluczające się wizje tego, jak tą gazetę tworzyć. Praca w gazecie jest przez Korczaka postrzegana jako praca na rzecz dialogu, na rzecz empatii, na rzecz demokracji, ale jednocześnie to jest praca skrajnie trudna. I to praca, która często prowadzi do zupełnie sprzecznych między dziećmi, młodzieżą wizji tego w ogóle, jak należy wspólnie działać i to takich wizji, których po prostu czasem nie sposób ze sobą pogodzić. A jednak właśnie Korczak upiera się, że pracę tę, właśnie pracę podejmowaną w takim szerszym sensie niż po prostu zarabianie, trzeba podjąć, bo to jest praca ważna. I tutaj chciałam podkreślić to, że heroizm Korczaka, bo nie boję się tego słowa, jeśli chodzi o jego pomysł na demokrację empatyczną, heroizm Korczaka polega na tym, że on upomina się o tą wspólną, trudną pracę, o empatię i dialog w świecie, który zasadniczo jest pełen
ogromnej polaryzacji konfliktów i napięć. Napięć, które doprowadzą do katastrofy XX wieku w postaci II wojny światowej. W Polsce lat 30., jak także w różnych innych częściach wówczas Europy, bardzo mocno wzmacniane są polityki twardych, silnych tożsamości. Te projekty tożsamościowe właśnie mówią ludziom, że mają być tacy albo siacy, mają być spójni, zdecydowani, niechętni wszystkim tym, którzy mają jakiś inny projekt społeczny, polityczny. I trzeba pamiętać też o tym, że Korczak sam bardzo mocno przeżywał te napięcia i konflikty w związku z tym, że w latach 30. bardzo często był krytykowany przez swoich byłych wychowanków za utopizm i idealizm. Jego byli wychowankowie bardzo często zarzucali mu, że on w żaden sposób nie przystosował ich do życia społecznego i politycznego. Że właśnie nauczył ich piękno duchostwa, to okazało się, że za murami jego placówek w żaden sposób nie działało. Ci wychowankowie mówili mu często, że teraz już właściwie nie ma czasu na dialog i rozmowę, nie ma czasu na empatię i demokrację, jakby trzeba walczyć o pewne prawa, a na idealizm już nie możemy sobie pozwolić. Właśnie w tym świecie napięć, też takich konfliktów osobistych i bardzo bolesnych dla Korczaka, Korczak cały czas trwa przy idei demokracji empatycznej. Demokracji, która właśnie oznacza nie tylko empatię jako jakieś uczucie, które łączy ludzi, ale właśnie jako szacunek, rozmowę, ale także coś, co nazwałabym skrajnym legalizmem, bo do legalizmu w wszelkich projektach wychowawczych Korczak przywiązywał bardzo dużą wagę. I ten legalistyczny wymiar myśli Korczaka, filozofii Korczaka chciałabym bardzo mocno podkreślić w finale już mojego wystąpienia, ponieważ on dzisiaj z punktu widzenia współczesnych dyskursów wychowawczych, poradnikowych, okołorodzicielskich, też brzmi dość dziwnie, a nawet niepokojąco. Mianowicie Korczak we wszystkich swoich projektach wychowawczych, od małego przeglądu po pracę we wszystkich swoich ośrodkach wychowawczych, bardzo mocno kładł nacisk na to, że dzieci powinny sprawozdawać swoje działania, powinny tworzyć właśnie własną biurokrację, w której będą zarówno dokumentować swoje działania, dokumentować własne decyzje, dokumentować własne spory, konflikty itd., ale też będą ujawniać wszystkie napięcia rządzące ich życiem, życiem społeczności dziecięcej. Krótko mówiąc, ta sprawozdawczość, biurokracja, do której prowadzenia Korczak namawia, służy z jednej strony dokumentowaniu, ale z drugiej strony służy ujawnianiu, to znaczy tworzeniu takiej sytuacji transparencji, gdzie wszystko zostaje ujawnione i wszystko w związku z tym może podlegać jakiejś dyskusji w oparciu o tekst gazetki, reportażu itd. Krótko mówiąc, jak widzą Państwo, poprzez ten nacisk na legalizm, biurokrację i sprawozdawczość, czyli takie czynności, które chyba nie były przyjemne dla ówczesnych dzieci, podobnie jak nie są przyjemne dla nich dziś. Ten nacisk na legalizm właśnie pokazuje, że Korczak nigdy nie dał się skusić na tak zwaną pedagogikę permisywną, prawda, która mówi o tym, że dziecku właśnie należy tylko i wyłącznie zapewnić swobodę działania i całkowicie udemokratycznić projekt wychowawczy, który jest dla niego przeznaczony. Korczak mówi, że trzeba demokratyzować wychowanie, ale trzeba też dzieciom podsuwać do wspólnego wypracowania pewne reguły, za pomocą których one będą uczyć się samodyscyplinowania siebie, będą się uczyć reguł rządzących życiem publicznym i obywatelskim, transparencji, ujawniania swoich racji, walki o swoje racje, zderzania tych racji z racjami innych. I to postępowanie Korczaka, ten nacisk na legalizm, to, proszę Państwa, była rzecz, która była bardzo nieoczywista dla współczesnych Korczakowi i to wydawałoby się współczesnych, którzy mieli bardzo otwarte głowy i którzy wówczas również stanowili o życiu intelektualnym ówczesnej inteligencji. Podam Państwu jeden przykład, mianowicie przykład głosu Marii Dąbrowskiej, polskiej literatki, która w czasach międzywojennych odwiedziła Nasz Dom, czyli ośrodek prowadzony przez współpracowniczkę Korczaka, Marię Zrogowski-Chwalską, panią Marynę, i która przez jakiś czas przyglądała się projektowi
wychowawczemu Korczaka jako taki życzliwie ustosunkowany obserwator. I ten głos, który Dąbrowska zawarła w swoim pamiętniku, to jest głos, który ostatecznie głosem bardzo negatywnym, bardzo krytycznym wobec Korczaka. Mianowicie Dąbrowska sugeruje w swoich zapiskach, że Korczak właściwie upolityczniając dziecko, uspołeczniając je w taki radykalny sposób, budując system sądów, w których dzieci mogą sądzić siebie, budując ten system gazent, ten system sprawozdawczości, w jaki sposób pozbawił dziecko dzieciństwa, odarł go z dzieciństwa, jakby wpuścił świat polityczny, który jest światem trudnym. Dąbrowska sugeruje, że Korczak właśnie uczy dzieci pieniactwa, uczy ich kłótni, uczy cały czas jakby takiej wzajemnej obserwacji. I ten głos chciałabym tutaj wybić na plan pierwszy, nie tyle jako głos kończący mój wykład, ponieważ uważam, że projekt Korczaka jest projektem niezwykle odświeżającym, właśnie jako projekt filozoficzny, projekt dotyczący filozofii kultury, a nie dzieciństwa czy dziecka jako takiego. Ale chciałabym ten głos Dąbrowskiej tutaj podkreślić w związku z tym, że on dobrze pokazuje, jakie trudności można mieć z projektem Korczaka, na ile ten projekt jest radykalny i na ile on może też dziś nam się radykalnym wydawać. Myślę, że dziś cały czas jesteśmy właśnie przed debatą wielką na temat tego, jak dziś rozumieć demokrację, jak dziś rozumieć empatię, jak dziś rozumieć wychowanie, nie tylko wychowanie dzieci, ale nasze własne wychowanie, ponieważ zakładamy dziś coraz częściej, że dorośli to są też byty, które cały czas samo wychowują siebie, które się rozwijają, które dojrzewają i które dla tego dojrzewania muszą mieć zapewnione pewne ramy. Wydaje mi się, że nad tymi wszystkimi kategoriami musimy jeszcze pracować i jeszcze raz chciałam to podkreślić, że Korczak wydaje mi się świetnym asumptem do tego, żeby taką debatę i taką refleksję podjąć. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.